Siemano mordeczki, z tej strony Hexo, no i witam was w kolejnym filmie na tym kanale. No i chciałbym wam powiedzieć, że wracam do Stumble Guys. No i tak, przez ostatni czas praktycznie nic się nie pojawiało, poza w sobie dwoma shortsami, no i tydzień temu pojawił się jakiś materiał, w którym tam przedstawiałem rzeczy, które fajnie by było zobaczyć w Stumble Guys, no i chciałbym wam powiedzieć, że wracam. Bo stwierdziłem, że skoro nagrywam tutaj Stumble Guys już dość spory czas, no to teraz nie ma sensu, że tak powiem, od niego odchodzić. Jeżeli wy to lubicie, no i ja, to nie oszukując się, to też troszeczkę lubię jeszcze Stumble Guys, więc no myślę, że no fajnie by było jeszcze troszeczkę to ponagrywać. Także no możemy teraz otworzyć jeszcze 3 darmowe zakręcenia, bo dość dawno tego nie robiłem, no bo nie odpalałem dość dawno Stumble Guys, ale tak stwierdziłem, że no fajnie by było wrócić w sumie, bo czemu by tak nie, tutaj, że tak powiem, strasznie dużo nowych osób, że tak powiem, się pojawiło przez Stumble Guys, więc czemu by tak nie wrócić? Myślę, że filmy teraz będą się pojawiały co 2 dni ze Stumble Guys. Zobaczymy jeszcze. Nie mam jeszcze pojęcia, jak to będzie wyglądało. Ze względu na to, że jeszcze się szkoła teraz zaczyna, no troszeczkę czasu teraz będzie, że tak powiem, straconego. I co mamy na sam koniec? Klejnoty. Wow. Więc no tak, mamy 34 te takie, o tutaj cośki, więc możemy otworzyć sobie zwykłą skórkę jeszcze, tak, możemy otworzyć zwykłą skórkę, wiem, że tego nie robię zbyt często, ale tak czy siak przydałoby się kiedyś uzupełnić w ogóle te wszystkie skiny, że tak powiem, jak tutaj są. Tego skina nie mam, okej, to brzmi całkiem ciekawie, no i moi drodzy, możemy sobie zagrać giereczkę, tak, jeszcze w tym filmie możemy zagrać giereczkę, film będzie nieco krótszy niż zazwyczaj, ze względu na to, że no w sumie taka informacja to jest to, że po prostu powracam do Stumble Guys. Mam parę ciekawych, że tak powiem, pomysłów na materiały, także wyczekujcie. I mam nadzieję, że ten powrót też wam się spodoba, bo tak powiedziałem, że jednak powoli odchodzę. Wstawiłem tutaj jakieś shortsy z Minecrafta i póki co stwierdziłem, że no do Minecrafta to tak troszeczkę za szybko. Może jeszcze kiedyś tutaj się pojawi właśnie jakiś Minecraft, jakaś inna giereczka. Zobaczymy, może będą dwie gry, ale to zobaczymy później. Póki co, stwierdziłem, że zostaję przy tym Stumble Guys, bo czemu by tak nie? Dobra, tutaj babka definitywnie łatwa, jesteśmy w top 1, czemu oni spadają? Okej, okay, nie mam absolutnie pojęcia, ale zobaczymy, jak to tutaj pójdzie. Tym bardziej, że dużo osób pisało mi, że będzie jakaś aktualizacja niedługo, więc zobaczymy. No bo czemu by tak nie wrócić do gry, w której, że tak powiem, większość osób na tym kanale właśnie tutaj zasubskrybowało ten kanał po Stumble Guys, więc no myślę, że przydałoby się właśnie tego Stumble Guysa dalej nagrywać, bo no, gierka jakaś słaba nie jest, troszeczkę mi się znudziła, ale to nie jest tak, że wiecie, no ja już na to patrzę i mówię, nie, no ja już to nie gram, nie ma sensu. Więc możemy tutaj wrócić, może jeszcze jakiś opening się zrobi, zobaczymy. No, także oficjalnie wracam do Stumble Guys i super. 10 dni temu mówiłem, że powoli odchodzę i teraz wracam. No bo czemu by tak nie? Dobra, lecimy dalej. Spin go around. Okej. Tym bardziej w ogóle zauważyłem, że ostatnio w Polsce strasznie dużo kanałów zaczęło nagrywać Stumble Guys. Nie wiem w ogóle, co się stało. Każdy teraz zaczął grać Stumble Guys. No, także ciekawie. No ja tutaj od jakiegoś miesiąca już nagrywałem Stumble Guys, więc to naprawdę całkiem przyzwoicie. No, a teraz sobie po prostu zrobiłem taką, można powiedzieć, przerwę mini. No, mówiłem, że to koniec, ale jednak się okazuje, to taka troszeczkę przerwa. Bo teraz, jak, że tak powiem, tutaj wróciłem, to fajnie mi się gra, więc po prostu musiałem troszeczkę sobie odpocząć. Jak będę po raz kolejny musiał odpocząć, to nagram parę filmów na zapas, żeby was, że tak powiem, nie zostawiać bez materiałów i póki co zobaczymy, bo Stumble Guys jest naprawdę, że tak powiem, dobrze lubianą grą, tylko mam nadzieję, że tutaj coś zostanie dodane niedługo, jakiegoś gigamocnego przez twórców, oczywiście giereczki. No, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Okej, co będzie teraz? Teraz będzie ostatnia mapa, finał. No, także fajnie, wracam już finał. Lava Land, okej. Całkiem przyzwoicie, nie powiem, że nie. Na ten film żadnego challenge'u nie mam przygotowane. To jest po prostu taki film, żeby wam powiedzieć, że wracam. No, także to w sumie tyle. Jedyne, co musicie wiedzieć na temat tego filmu. Dobra, tutaj ziomek dostał lekkiego strzała i pociąg jedzie. I może zrobimy wina pierwszego tutaj po
powrocie, cyk, mamy ziomka. Ten koleś tam też ma taką emotkę. Dobra, zobaczymy jak to pójdzie. Lecimy przed siebie. Przydałoby się nie spadać chwilowo. Gdzie tutaj kolejne? Dobra, cyk. Tutaj możemy ziomka, że tak powiem, wywalić, jak będzie chciał do nas wejść. Dobra, lecimy, cyk. Dobra, koleś nie używa emotki Rage'a, dobra. Ja tutaj czekam, żeby kogoś złapać w miarę tak... W miarę tak o! Dobra, lecimy tutaj. O kurczę, lecimy teraz tutaj. Dużo osób strasznie jest, tak szczerze. Oj, tam taktyka, uj, taktyka. No, koleś zrobił taktykę niezłą. Czyli trzeba się tutaj ruszać po prostu przy nim. Będziesz chciał tu wskoczyć? No, nieźle. Oj ty! I on w tym... Mamy to! Ja nie mogę, ty! Co jest grane? Wróciłem i już winek. No dobra, także wygrałem grę. I to taki, jak już mówiłem, szybszy materiał. Więc co? Widzimy się w kolejnych filmach z gry Stumble Guys. No jak to mówią, czasem trzeba wrócić. Zobaczymy jeszcze jak to pójdzie. Może jakiś opening, może coś. Dobra, trzymajcie się. Widzimy się w następnych materiałach.